Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Kiedy i dzięki czemu stwierdził Pan, że chce związać swoje życie właśnie z teatrem? Serio, bo wreszcie czy z teatrem zetknąłem się w pierwszej klasie szkoły podstawowej, czyli bardzo dawno temu, nie będę mówił ile lat, debiutowałem właśnie wtedy na scenie i w gruncie rzeczy całe moje późniejsze życie, mogę tak powiedzieć, w jakimś sensie przeplatało się z teatrem w różnych formach. No więc mogę powiedzieć, że w jakimś sensie teatr jest dla mnie naturalnym środowiskiem. No bo oczywiście potem w latach studenckich związałem się z Teatrem Stu, gdzie byłem adeptem i pełniłem funkcje techniczne. Początkowo potem zostałem aktorem, tam zdobyłem dyplom aktora eksterna, czyli dyplom eksternistycznego aktora. Czy w trakcie pracy w teatrze zdawałem na reżyserię w Krakowskiej Szkole Teatralnej, na wydział reżyserii. No i już tak od tego czasu jestem związany, tak jak jestem, czyli zawodowo z teatrem. A od jak dawna jest Pan dyrektorem Teatru Groteska i jak do tego właśnie doszło? Dyrektorem jestem od 1998 roku. Doszło do tego w sposób też w jakimś sensie naturalny. Byłem kierownikiem literackim wcześniej w Teatrze Groteska, czyli byłem związany luźniej niż obecnie. Funkcjonowanie kierownika literackiego polega na doradztwie, ale także reżyserowałem w Teatrze Groteska. No i w 1998 roku ówczesny dyrektor Jan Polewka zdecydował się na zmianę swojego miejsca zatrudnienia i w sposób też w jakimś sensie naturalny przejąłem po nim dyrekcję teatru. Czym właśnie wyróżnia się Teatr Groteska na tle innych krakowskich teatrów? Teatr Groteska to był teatr założony przez tuż po wojnie. To jest też fenomen, nie wszyscy może o tym wiedzą, ale pierwsza premiera w Teatrze Groteska miała miejsce 5 czerwca 1945 roku. 8 września skończyła się II wojna światowa, 8 maja, przepraszam, czyli niecały miesiąc po zakończeniu II wojny światowej miała miejsce w Teatrze Groteska w Krakowie premiera teatralna. Kraków był wyzwolony wcześniej, w styczniu, no ale tak czy owak jest to swoistego rodzaju fenomen, który dobrze świadczy o ówczesnej inteligencji i o ojcach założycielach Teatru Groteska. To byli przede wszystkim plastycy, związani ze środowiskiem przekroju. A środowisko przekroju to była inteligencja, która przeciwstawiała się, czy też żyła w opozycji do tego wszystkiego, co działo się w sztuce i w kulturze w Polsce, a dominował wtedy wszechwładny i wszechmocny socrealizm. No i ci twórcy, czyli państwo Jaremowie, Kazimierz Mikulski, państwo Skarżyńscy, to byli surrealiści w gruncie, koloryści surrealiści, no czyli ludzie stojący absolutnie poza nawiasem i kontestujący w sposób absolutny to, co się działo wtedy w oficjalnej kulturze, literaturze, teatrze. I taki to był teatr plastyków, surrealistów, teatr fantazji. No i takim ten teatr staramy się dalej czynić, to znaczy dalej jesteśmy w gruncie rzeczy w opozycji już nie do socrealizmu, tylko do głównego nurtu życia teatralnego. My stawiamy na wyobraźnię, poezję i takie wartości, powiedziałbym, uniwersalne.
No a to wszystko, co się dzieje dookoła, czy przeważająca część tego, co się dzieje, bo wszystko to byłoby uproszczenie, to jest no, teatr bardziej publicystyczny, doraźny, bazujący na obyczajowości, a jeśli nawet nie doraźny, to mający na sztandarach wypisaną dekompozycję tekstów, które bierze na warsztat. Tak zwany teatr postdramatyczny, czyli kontestujący, czy nieuznający reguł dramatycznych w teatrze. Nam się to wydaje bardzo istotne i ważne. W związku z tym staramy się opowiadać, jak mówią złośliwi, w sposób staroświecki. Staramy się opowiadać historię, bo wydaje nam się rzeczą niezwykle ważną w teatrze dobre opowiedzenie historii i historii bohatera. I na tym bazujemy, wykorzystując oczywiście do tego celu plastykę rozbudowaną i bogatą, i różne formy to plastyka ma, ale także nasz repertuar, ten adresowany dla widzów dorosłych, to jest repertuar, który można zakwalifikować do gatunku groteski, no bo takie utwory, które są na naszej scenie, jak Mistrz i Małgorzata, jak Balladyna, jak Kandyd, jak Przemiany, czy jak Lem, to są wszystko dzieła literackie, które albo są czystą groteską, albo zawierają wiele elementów groteskowych, a groteska to jest no, taki rodzaj łączenia elementów do siebie z nieprzystających i budowania z tego kompozycji czy rzeczywistości. Czyli coś, co nie jest realizmem, jest poezją, jest metaforą, przenośnią. I taki teatr budujemy, i na taki teatr zapraszamy wszystkich tych, którzy uważają, że zachowali jeszcze resztki wyobraźni i fantazji. Wspomniał Pan, że są sztuki dla dorosłych i rozumiem, że są także sztuki dla dzieci, że to nie jest, że spektakle nie są adresowane tylko do jednej grupy wiekowej. Tak, zgadza się. Chwalę się tym, że jesteśmy teatrem dla każdego. Każdego rozumiem w zasadzie wszystkie grupy wiekowe, bo mamy w repertuarze spektakle dla trzylatków i mamy spektakle dla bardzo dorosłych czy dojrzałych widzów. Oczywiście jesteśmy jedynym w zasadzie publicznym teatrem w Krakowie, którego misją jest prezentowanie spektakli dla najmłodszych. To jest to prawda, ale groteska i to oczywiście realizujemy i stąd to, co powiedziałem, że spektakle dedykowane najmłodszej widowni, ale groteska od początku swojego istnienia była właśnie takim dziwnym teatrem, no była groteską w tym sensie, że łączyła w sobie spektakle dla dzieci, dla najmłodszych, no i spektakle dla dorosłych. Przecież tutaj w grotesce za czasów Jaremów odbywały się prapremiery dramatów Sławomira Mrożka. No więc ta tradycja budowania repertuaru właśnie tak szeroko no jest dla nas, czyli dla Teatru Groteska, czymś naturalnym i oczywistym. Jesteśmy wierni, różniące się od tego, co można zobaczyć w teatrach dramatycznym spektakle. Nie mówię jak różniące się, ale zasadniczo różne pod względem materii teatralnej, którą wykorzystujemy do realizowania naszych przedstawień. A jakie obecnie właśnie sztuki proponują, czy oferują Państwo właśnie dzieciom, a jakie dorosłym? Czyli co jest obecnie grane w teatrze? Dla najmłodszych mamy Tygrysa Pietrka, Czerwonego Kapturka, Słonecznika, Kopciuszka. Mamy dla troszkę starszych dzieci Piękną i Bestię. Mamy Anię z Zielonego Wzgórza. Mamy Przygody Tomka Sawyera. Mamy Zwierzęta doktora Doolittle. No więc mamy klasykę. O, Porwanie Baltazara Gąbki z muzyką rockową. Więc mamy bardzo szeroką paletę repertuarową. A generalnie staramy się prezentować klasykę literatury dziecięcej także, bo na scenie dla dorosłych, już o tym mówiłem wcześniej, mamy no to, co wymieniłem i to też jest klasyka literatury na najwyższej, światowej i polskiej na najwyższym poziomie. A co jest takim głównym celem wystawianych przez Państwa spektakli? Pokazanie najmłodszym widzom zdarzeń i sytuacji bohaterów, które pozwolą
najmłodszym widzom oswoić rzeczywistość, w którą wchodzą, świat, w który wchodzą. Więc to są wszystko opowieści opowiadające o nadziejach, marzeniach, ale także opowieści rozładowujące lęki, niepokoje przed tą rzeczywistością tajemniczą, jaką jest świat dorosłych. To są opowieści, które wszystkie te, o których mówiłem wcześniej, są opowieści, które funkcjonowały w literaturze i w kulturze europejskiej od setek lat. A jak Kopciuszek, Brzydkie Kaczątko, Czerwony Kapturek. I są to rzeczy, które rzeczywiście zaspokajają najbardziej elementarne potrzeby emocjonalne człowieka. Dotykają uniwersalnych spraw, które są nam na co dzień niezwykle potrzebne. I taką literaturę, i takie zdarzenia, i takich bohaterów prezentujemy. No właśnie w tym celu, żeby w jakimś sensie wyposażyć, czyli twarde dyski, czyli umysły młodych widzów, zaprogramować takimi sensami, takimi zdarzeniami i takimi sytuacjami, które im pomogą się w świecie odnaleźć. Natomiast jeżeli chodzi o repertuar dla dorosłych, to też trzymamy się klasyki, ponieważ w klasyce zakodowane są uniwersalne sensy dotyczące naszego człowieczeństwa, czyli najważniejsze wartości, które sprawiają to, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy Europejczykami i ludźmi cywilizowanymi, ale to są także utwory, podobnie jak te dziecięce, tylko dedykowane ze względu na pewien rodzaj komplikacji w tym świecie, który przedstawiamy, dedykowane dorosłym i także im pozwalające w jakimś sensie klasyfikować, oceniać świat, porządkować ten chaos, którym, co tu dużo mówić, jest życie. A jakie właśnie inne atrakcje dla odbiorców, oprócz oczywiście spektakli, oferuje teatr? Czy są to na przykład jakieś warsztaty, konkursy, w których można wziąć udział? No, my od lat staramy się przybliżyć teatr przede wszystkim pedagogom, organizując warsztaty, które pokazują, w jaki sposób można wykorzystać teatr w procesie dydaktycznym. W Anglii na przykład, która jest ojczyzną dramy, no ta świadomość, że teatr i drama jako narzędzie swego rodzaju odmiana teatru jest fenomenalnym narzędziem dydaktycznym, pedagogicznym. I idąc tym tropem, my organizowaliśmy i organizujemy warsztaty dla pedagogów, bo to jest, wydaje się być, najlepsze narzędzie pozwalające pedagogom lepiej rozumieć, czym jest teatr, ale także pozwala im wykorzystywać teatr swojej działalności codziennej, pedagogicznej. Organizujemy także warsztaty dla dzieci i to są warsztaty plastyczne bardzo często, ale także organizujemy warsztaty, które przybliżają specyfikę teatru, czyli pozwalają teatr troszeczkę lepiej rozumieć, oswajają widzów z teatrem, tych najmłodszych. No i to też jest naszą codzienną praktyką. Czyli można tak jakby rozumieć, że teatr pomaga ludziom jakby rozwijaniu ich pasji, którą jest teatr, tak? Czyli że na przykład ktoś chce związać swoje życie z teatrem, to na przykład może liczyć na to, że tutaj tak jakby wdroży się trochę w ten temat? W jakimś stopniu pewnie tak, aczkolwiek nie czynimy takich działań, które by wyposażały naszych uczestników warsztatów w jakąś taką zawodową wiedzę na temat teatru, wiedzę warsztatową czy umiejętności warsztatowej. Raczej staramy się oswajać z teatrem, czyli pokazywać wszystkie niuanse teatru, raczej budować wyobraźnię i dobry klimat wokół teatru, niż przyciągać do teatru potencjalnych aktorów. Są jakieś instytucje, z którymi teatr współpracuje, organizuje różne właśnie jakieś wydarzenia? No, my od lat współpracujemy z drugim liceum, z 21 liceum, bo to są instytucje, które mają bardzo duże osiągnięcia, jeśli chodzi o działalność
popularyzatorską poprzez organizowane festiwale dla młodzieży licealnej, festiwale teatralne, czy w ogóle kulturowe festiwale, tak jak 22 liceum, to jest taki interdyscyplinarny festiwal. Od lat w naszym teatrze odbywają się finały tych wszystkich działań podejmowanych przez te dwie instytucje. No ale nie tylko z nimi. Jest jeszcze parę takich instytucji czy podmiotów, które zajmują się działalnością powszechnieniową, jeśli chodzi o teatr. No i my także z nimi współpracujemy, udostępniając im naszą infrastrukturę techniczną i salę do prowadzenia ich działalności. A jakie właśnie festiwale teatr organizuje? Bo przeczytałam, że Parada Smoków to jest właśnie organizowana przez Teatr Groteska. Tak, tak. To już ma dosyć długą historię, prawie tak długą jak moja dyrekcja. No i to początkowo było wydarzenie promocyjne, szybko przerodziło się w takie wydarzenie kulturowe, można powiedzieć. Jak wyliczaliśmy niedawno, w ciągu tych kilkunastu lat zgromadziliśmy, przewinęło się, czy uczestniczyło w naszej paradzie ponad milion widzów. Uczestniczyło, w sensie oglądało paradę, że uczestniczyło czynnie, około 40, jeśli nie więcej tysięcy widzów. Przez czynne uczestnictwo rozumiem udział w naszej dziennej paradzie i dotyczy to dzieci, młodzieży, ale także rodziców, dziadków, ciotek i wujków, którzy towarzyszą najmłodszym w trakcie tej dziennej parady, która przechodzi ulicą Grodzką. W paradzie bierze udział około 3-3,5 tysiąca osób. No więc przez te kilkanaście lat to jest właśnie tyle tysięcy i to są osoby, które same przygotowują smoki, które biorą udział w tej paradzie. Więc rzeczywiście nie spodziewaliśmy się, kiedy zaczęliśmy przed kilkunastu lat naszą paradę, że ona zacznie żyć takim życiem. Najlepszym dowodem na to, że ta parada zakorzeniła się bardzo mocno w naszym mieście, jest fakt, że w ostatnich badaniach znalazła się na trzecim miejscu obok Festiwalu Kultury Żydowskiej i Nocy Krakowskich jako najbardziej rozwojowe zdarzenie kulturowe. Organizujemy także Festiwal Materia Prima. W 2019 roku w lutym będzie piąta edycja tego festiwalu. On się odbywa co dwa lata. Festiwal poświęcony, dedykowany jest teatrowi, który w swojej działalności, w swych realizacjach nie wykorzystuje tekstu dramatycznego albo w minimalnym stopniu, ale na pewno te przedstawienia, które zapraszamy, nie wymagają do ich zrozumienia i nie posługują się do prowadzenia narracji, czyli opowieści tekstu literackiego. Posługują się, czy wykorzystują materię teatralną, to jest plastykę teatralną, muzykę, a przede wszystkim aktora działającego w przestrzeni sceny. No i to jest niezwykle bogaty nurt teatru, który w Polsce może nie jest tak póki jeszcze rozpowszechniony i popularny jak w świecie. I to są zdarzenia od teatru tańca, teatru fizycznego, teatru ruchu, teatru muzycznego, teatru plastycznego, synteza różnego rodzaju sztuk, plus oczywiście kunszt cyrkowy, akrobatyczny. I takie przedstawienia składają się na program Materii Primy. Dodatkową zaletą tego festiwalu, walorem i wartością, jakością jest to, że są to wszystkie przedstawienia, te, które zapraszamy, są to wszystkie przedstawienia, które są obecne na najważniejszych festiwalach międzynarodowych, od przysłowiowego Nowego Jorku po Tokio. I są to na ogół teatry czy zespoły, które w Polsce nigdy nie prezentowały swoich dokonań, a na ogół także są to premierowe przedstawienia, które w Polsce nigdy także nie były prezentowane. Czyli dla polskiej widowni to są premiery. Jakie Teatr Groteska ma plany na ten rok, na najbliższy właśnie czas?
Już niedługo drugiego, trzeciego premiera Pięknej Bestii w reżyserii Jerzego Płońskiego. Następnie przygotowujemy premierę opowiadania Leszka Kułakowskiego Kto pocieszy pechowego nosorożca i w czerwcu Cudowna lampa Alladyna. Jeśli chodzi o plany nowego sezonu, to jeszcze ich nie będę zdradzał, ale liczymy się, że uda nam się przygotować w jesieni jeszcze dwie premiery. Jedną dla starszych dzieci i drugą dla dorosłych.